Cześć, ja jestem Hunter, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta na modach. Na początku takich kilka małych informacji, małych zmian. Postanowiłem, że zmienię sobie paczuszkę modów, tak? Mówiłem wczoraj, że Penguin Pack 2, o Jezu, ale lag. Kurde, jak laguje. Poczekajcie, może niech się wczyta wszystko. Albo zmienię sobie ustawienia. Pomyślałem, że Penguin Pack 2, no... Niby wszystko spoko, ale posiada... za mało modów. Dlatego zmieniłem sobie na te kit 1.5.1 na wersję 1.5.1. Jak widzicie, odcinek ostatni pojawił się wczoraj. Tutaj sobie trochę porobiłem, jak było tylko wycięte drzewa, tak? Chyba tak, i oświetlone. No to sobie tutaj jeszcze działeczkę ogrodziłem, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Potworki, mam nadzieję, że nie będą nam wchodziły tutaj. Sobie coś. I przy okazji... Sorry. Przy okazji sobie trochę przyciszę, bo po ostatnim odcinku widziałem, że jest strasznie głośno. No i tak. Kolejny plus tej paczki jest taki, że mamy tutaj Mow Creatures. No, dawaj. Kto wygra? Jak mówiłem, ogrodziłem sobie trochę tutaj teren, pooświetlałem. Zrobiłem sobie taki mini magazyn, że tak powiem. Teraz będzie mi brzęczało. Co jeszcze? Tak, tutaj drewno jest z powrotem, jest wszystko. W tym odcinku chciałbym się zabrać za budowę taką początkową. O, jeszcze tutaj zrobiłem do łowienia ryb, zaraz będziemy łowili, jeżeli będę miał jakieś nitki i tak dalej. Chciałbym się wziąć za budowę szklarni w tym odcinku. Już jakiś tam projekt mam zrobiony, tylko będę musiał to jakoś ogarnąć. Na pewno będę musiał skopać to, czy ja wiem? Nie, skopać chyba nie będę musiał tego. Dobra, wiem, że musi być. Tak będę gadał teraz sam do siebie, bo muszę tak... Powiedzmy, że zaczynając odtąd... Nie. Co ja robię? Pierwsze to deski przecież potrzebuję. O, dobra. Deseczki, tak? Deseczki... Nie, dobrze było. Goddammit. Tu... 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. I teraz tak, jeżeli... Raz, dwa, trzy. Jeżeli tu będzie woda, to woda daje na 4, tak? 4, więc... Dotąd... Czemu ja popił, bo... Dobra, dotąd i... Do końca. I to będzie nawadniało tutaj. 4 w tą, 2, 3... 4, czyli tu. Chyba dobrze robię. Jak nie robię dobrze, to po prostu się poprawię. Pójdziesz tymi stroną. O, mamy konia na działeczce. Może przy okazji, jak mam jabłka, to sobie go oswoję. Cześć, koń. Chcesz jabłko? Jakby go tu nazwać? Dajmy mu... Bernard. Tak, Bernard będzie fajny. No, mamy konia Bernarda. Tak, najedz się. Mamy konika. Później zrobimy jeszcze siodło, będę sobie na nim jeździł. Dobra, skopmy to. To oczywiście będzie w deskach. Tutaj mam zamiar zrobić taką drogę, że tak powiem. I tutaj dookoła oczywiście będzie szkło. Dobra, tylko jeszcze tak. Z dwa...
Raz, dwa. Nie, tu na trzy. Teraz tak. Raz, dwa. Raz. 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 I tutaj na dwa. Dobrze zrobiłem. Tak, dobrze jest. Wiecie co? Chyba się nie obrazicie, ale ja sobie włączę flya może. Tylko na czas budowy. Dobra, flying is now enabled. Ok. Po prostu nie chce mi się tam wchodzić w chwilę. A jak sobie włączę flya, to będzie mi troszeczkę prościej. No, to nam wciąga, więc nie spada nic. I identycznie z drugiej strony bym chciał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Okej, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Odejdź ty. No, przesuń się. Dziękuję bardzo. I jak to jest? Dwa. Trzy. Dwa. Jeden, jeden. Dwa. Jeden. Jeden. Dwa. I myślę, jakby to tutaj zakończyć. Może tak. No, tak będzie spoko. Oczywiście wszystko będzie w szkle. Więc będzie całkiem ładnie wyglądało. O, to jeszcze nie starczy. Dobra, wykopmy to, to, to i to. Niestety nie mam już piasku, bo ogrodziłem sobie całe tutaj, ale mamy tam niedaleko pustynię. Tak się zastanawiam teraz, dlaczego to do cholery jasnej stoi, skoro ja mody zmieniłem? Wiecie co, przelecimy się tam, no na flyu, ale no na chwilę tylko. Naprawdę się zastanawiam, dlaczego to tu stoi. O, chunk mi się nie wczytał. Jest ten lion? A, nie ma, dobra, więc to jest... No, showing the Lion King. Aha, czyli to mogę usunąć, tak? Ja sobie glowstone'a wezmę. Mi się przyda. O, tu były te itemy, tak? Dobra. Tak jak mówiłem, ja sobie glowstone'a wezmę, mi się przyda. Mam na 4 sztuki, więc... Nie, na 3 sztuki. O, jak możecie zauważyć. Mow creatures jest. Oczywiście ogry są. Ja bym nie chciał, żeby on mi tu na działkę gdzieś w las. I ja go zabiję. Dał nam coś? Nie, dał chyba nic. Dobra. Oj, 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 oj. Niedobrze, niedobrze. Tego bym tu nie chciał. Strasznie bym go nie chciał. O, poleciał. Zobaczmy, tam jest Enderman. To się nawet nie patrzy na niego. To jest jakiś kuń. O Jezus, jak on mnie podpali, to umrę. Wiecie co? O, goda też se włączy. Tak, tylko na czas budowy. Jak skończymy budować, to ja go wyłączę. Dobra, więc... Odtąd... Chociaż nie, źle zrobiłem. O, odsuń się. Tu będzie woda. Normalny dirt. Nie, moment. Nie, sorry, myli mi się wszystko strasznie. Tu będzie woda, a tu normalny dirt. Tak, co trzy? Raz, dwa, trzy. Woda. Raz, dwa, trzy. Woda.
Raz, dwa. Trzy. Te trzy tutaj i od zakończenia. Tu, tak, okej. Nie wiem, jakie to jest długie. Tu chyba, tak? Tu, okej. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że sobie pomagam tutaj flyem. No ale jakbym miał to budować, w sumie nie zrobiłoby mi to jakiejś większej różnicy, ale po prostu będzie mi trochę prościej się budowało. Dobra. Okej, skopane. No i teraz tylko wystarczy uzupełnić. Nie wiem, czy jest Pump Harvest. Chyba jest, jak się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Cześć, Bernard. Pump Harvest. Oj, chyba nie ma. Ale to i tak nacieszymy się zwykłymi plonami. I tak jest tego kilka. Gdzieś to był ten czerwony. Ten ognisty ziomeczek. Dobra, walić go. Okej. Tak się zastanawiam, bo i tak będę musiał zrobić drzwi. Może zrobić coś takiego. Jak to będzie wyglądało? No, może być. Tak? No, może być coś takiego. I po tej stronie musi być identyczne. Tak, Bernard, ja też się cieszę. Okej. A jeszcze mam nadzieję, że ostatni odcinek z Minecrafta, jeżeli oglądaliście, to wam się podobał. Ja osobiście uważam, że bardzo fajnie wyszedł. Jest naprawdę spoko. To jest tutaj. I tutaj już chyba do samej góry, jak się nie mylę. Tak? To jest chyba tak. I teraz muszę to odwzorować tylko z drugiej strony. Oczywiście drewna mi nie starczy, to co mam wekół, ale mam jeszcze tam, nazbierałem sobie na wszelki wypadek, gdyby mi rzeczywiście brakło. No i jak widać się przydało. Nie wiem, czy nie za duża ta szklarnia, chociaż taka, szczerze mówiąc, czy ja wiem, czy ona jest duża? Taka, no, wystarczająca. Dobra. Okej. W kolejnym odcinku mam zamiar udać się tam do kopalni, trochę pokopać i tak dalej. Wiecie co? W sumie jak my nie mamy tak dużo tych plonów, to jest to jeszcze ładnie to sobie. Właśnie, zapomniałbym. Bernard, ty, stajnie ci trzeba zrobić, co ty na to? Koleżanki ci zaproszę, co? Chcesz? No pewnie, że chcę. On by nie chciał. Chłopak się cieszył. Dobrze, więc jeszcze poczekamy mu w międzyczasie, może nie wiem, w tym czy w następnym odcinku jakiś koleżanek do zabawy. Wiecie, o czym mówię. Dobra, weźmy sobie trochę więcej drewna, bo mi brakło, tak jak wybrałem. Pasaki myślę, że wystarczą bez problemu. Nie, no fajnie to wygląda, no nie powiem, że naprawdę... Jest to jedną rzeczą, która mi naprawdę bardzo fajnie wyszła. Jeszcze tam nie wiem, czy ktoś... Pewnie większość z was tak uważa, ale... Ja oczywiście rozumiem, że trochę mało życia w tych moich odcinkach. Ja się muszę przyzwyczaić do nagrywania. Nie nagrywam jakoś długo, więc... Odcinki myślę, że jakoś tak się będą rozwijały i tak dalej. Ale no, póki co nie będzie jakoś tak, nie wiem... Krzyków, ryków i tak dalej, no bo... Za dużo się tutaj nie dzieje, więc wiecie. Tyle, co się dzieje, to...
taki prawilny, że tak powiem. Tylko tak zrobię. No, tutaj to będzie nawet zalecane, że tak powiem. Oczywiście możecie mi pisać, czy dom w którymś tam odcinku, jak będę budował, to mam budować na wizji z wami, czy mam go po prostu zrobić poza odcinkiem. Wyglądałoby to na takiej podstawie, że ja wam pokazuję, jak wygląda na przykład, o, coś takiego. To wygląda mianowicie coś takiego. To wygląda teraz tak i za na przykład, nie wiem, 2 sekundy się pokazuje, jaki jest efekt końcowy tego domku. Oczywiście projekty też możecie mi podsyłać. Czy ja coś tu źle zrobiłem? Tu nie postawiłem, prawda? Tak, tu nie postawiłem. Nie no, lepiej łopatą. Nic mi się tego nie będzie kopać, szczerze mówiąc. Nie powiem, co to przypomina. Naprawdę nie, nie... Nie, nie, ja nie będę mówił, co to przypomina, bo kurde... Dobra, to musimy ręcznie kopać. I tak muszę łopaty zrobić. Potęgo, czy ja mam kobla? Mam chyba kobla, nie? Mam, pewnie, że mam. Do kopalni też pójdziemy w którymś odcinku. A jeszcze wybrałem też tą paczkę modów, zmieniłem, ponieważ wydaje mi się, że na tej paczce modów jest więcej rud i tak dalej. No, ogólnie, wiadomo, więcej w kopalni, a nie samo żelazo, diaksy, nie wiem, węgiel, coś. Tylko jest od razu ciekawiej i tak dalej. No wiecie, o co chodzi. Tu mam też dostęp do wody, ale kurde, no, nie mam żelaza. God damn it. Nie mam żelaza, nie zrobimy. Dobra. Ja sobie nakopię trochę piasku. Albo w sumie pójdę z wami, co mi tam. Jedna łopata, no nie wiem, czy starczy. Tyle, ile na... W sumie to przecież ja mam flaja, co ja się... O! Czy to mnie uderzy? Tak. Ale mam goda, więc mi nic nie robi. O, jak możecie zauważyć, tam moja trzcina się ładnie rozrosła. W sensie, że urosła, no wiecie, co, o co chodzi. Więc będzie na książki, będzie na enchant, potem się jeszcze różne takie skóry i tak dalej to znajdzie. Nienawidzę tych węży. Jeszcze będę musiał sprawdzić na świecie testowym, na tej paczuszce, czy jest tutaj Twilight Forest. Jestem bardzo ciekawy, czy jest tutaj Twilight Forest, czy możemy się przejść w którymś odcinku do niego, może jakiś dungeon w Twilight Forest, czy może jakiś boss. Zobaczymy. Ale nie powiem, że byłoby bardzo miło, gdyby jakiś dungeon był... Boże, znowu. Gdyby Twilight Forest był... No, wiadomo, jest tam różne dungeony są i tak dalej. Ale jeszcze się nie kończy, więc lajcik trochę się wykopię. Dobra, taki trochę nietypowy, bo to kwadratowe takie będzie trochę kijowo wyglądało. Wiecie co, tak jeszcze myślałem, że może taką wprowadzę pewną rzecz, na przykład od 30 wyświetleń i 3 łapek w górę, jeżeli wybije mi taka liczba, no to ja po prostu będę wiedział, że brać się za kolejny odcinek, ja go nagram na przykład sobie i wstawię, jeżeli takie wymagania będą spełnione. Myślę, że takie coś będzie naprawdę spoko. Okej, 2 staki piasku. Myślę, że takie coś będzie naprawdę spoko, ponieważ łapki w górę naprawdę motywują. Dają dużo do myślenia, jeżeli chodzi o nagrywa... Nie? Bernard, koledzy, chodź ci, pokażę i chodź. Tylko pytanko, czy to jest kobieta? Kobieta? To jest kobieta? Jesteś? A patrz, a jabłuszko byś chciała? Dobra, no to damy jej... Bernardynka. O, niech będzie. On dostał tyle jabłek. Ty też dostaniesz. O, nawet zebra jest. A ty chcesz jabłuszko? Co? Może? Koń? O, to nie jest koń. Ciekawe. Ale Bernardynkę już mamy. Chodź, chodź no. No czemu nie chcesz iść? Jeszcze jedno. Dobra, jedz sobie. Przecież nie będę ci... Nie bronię ci, jedz sobie.
Dobra, no chyba tutaj nic więcej nie zrobię poza tym szkłem. Węgiel mam, jak się nie mylę, ale w sumie mam tyle sadzonek, że ja mogę się sadzonkami przepalać. To. Tyle. To. Tyle. Tutaj tyle. 32? Nie wiem, czy mi starczy. Oj, chyba nie. Jak widzę, jak to schodzi, to... Dobra. I jeszcze... będę sobie przepalał tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 16. 16, 16. Jedno przepala jedno. Dobra, damy 17. I w tym na przykład dam już tyle i tyle i niech się przepala. Dobra. Nie wiem, co by tutaj jeszcze porobić. Bernardynka, dobra, nie jesteś głodny. Aż nie jadłaś chyba. Tak teraz trochę nadmiernie tego flya używam. O kurde, patrzcie, jakie świetne. Dobra, ty dostajesz jabłuszko, tak? Chcesz jeszcze? O! Ją też możemy. No dobrze, no to niech to będzie... Tam był Bernard, no to to będzie... Edzio. Mamy Edzia. Edziu? Ja cię zapraszam na działeczkę, chodź. Chodź, Edziu. No chodź, no wiem, że... Dobra, mamy Edzia. Znowu się jeszcze Bernard. Chodź, chodź. No chodź. Dobra, nazwiemy go Bernard 2. Dobra, mamy konie. Edziu, wróć, no gdzie idziesz? No. Nie, stój. O. No to cześć, Edziu. Trzymaj jabłko, zjedz sobie. No jedz. Edziu! Patrzcie, zjadł! Ty też zjadł! Dobry, Edziu! O kurde, dobra, to ciebie się nie da? Może wilka się da? No, to się nie da. Mam kostki? No pewnie, że mam. Zrobimy sobie, kurde, zwierzyniec. Dobra. Dwa pieski chcę. Dobra, to ciebie się nie udało. Tylko pytanie, czy ja mogę cię... A na przykład na to? Zechciałbyś? Pewnie. Teraz mnie nie pogryzie w nocy. Trzymaj, jedz sobie. Dobra. O, zobaczcie, kurde, ile koni nam się tutaj nagle zrobiło. No to nazwiemy je, dobrze. No to będzie... koń... Jak go tu nazwać? Koń kuciapek. Na przykład. Ty będziesz czarny. Wiecie co? Kurde, trochę za dużo tych owiec. Out. Dziękuję bardzo. Bernardynka. Jabłuszko. No jedz, no jedz. Dobra, wiecie co? Nie mam za bardzo pomysłu, co ja tutaj mogę zrobić, no bo to się przepala, wiadomo. Już? O, patrzcie, przepaliło się. Ale to już? Tak szybko? Szczerze mówiąc, nie myślałem, że to się tak szybko przepali. Ale jestem miło zaskoczony. Mile zaskoczony. 48. Ja deszczowi na razie podziękuję. Dobra, czy mam dirta? No pewnie, że mam. Dobra. Aha, i tutaj będę robił takie... tam, gdzie będzie miała być woda... Będzie miała być... tam, gdzie będzie woda, tam, gdzie mam zaplanowane miejsce na wodę, tam będę robił coś takiego, właśnie filary takie.
Dobra. Wydaje mi się, że będzie to naprawdę fajnie wyglądało. Raz, dwa. Raz, dwa. Tak będę sobie tutaj podwójnie robił. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ale już widzę, jak to będzie fajnie wyglądało. Dwa. Raz i dwa. Tutaj również. Czy ja coś źle zrobiłem? Zrobiłem coś źle, prawda? A, bo to już jest na jeden. Tak, oczywiście. Dobra. Tutaj jest cały czas na jeden. Pyk. Pyk. Wiecie co, myślę, żeby... no właśnie teraz nie wiem, czy... No bo to by była taka szklarnia niby, ale tu będzie trochę ciemno. Mam pomysł. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze. Do tego poziomu będzie ze szkła, a dalej zrobię schodki. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Nie powinno to wyglądać jakoś fatalnie. Dobra, póki mam szkło, to ja to uzupełnię. Nie będę przyspieszał, najwyżej będzie trochę dłuższy odcinek. Mam czas, nagrywam, podoba mi się to. No dobra, tu już miałem dać ten. Schodki mianowicie, tak? Tak, dobra. Naprawdę fajnie będzie to wyglądało, podoba mi się już. Może nie będę na razie tutaj mieszkał, ale... Znaczy no, w sumie takie schronienie niby na noc, czemu nie? Czemu nie? Byłoby całkiem spoko. Czy ja mam łopatę? Nie mam łopaty, skończyła mi się łopata. Dobra, został mi stak szkła. Trochę lipa, bo już widzę, że nie starczy, będzie mało. Kurde, patrzcie, jak to fajnie wygląda, naprawdę, podoba mi się. Też chcę, żeby to miało jak najwięcej światła w dzień. Nie będę musiał oświetlać tego pochodniami, a jak wiecie, im więcej światła jest przy roślinach, tym szybciej one rosną. Tutaj takie duże wejście zostawić. Kurde, fajnie, no naprawdę. Już jestem taki podjarany tym. Masakra. Dobra. Łopatę, łopatę poproszę. Łopatę, łopatę. Dobra. W sumie jak one tak szybko schodzą, to ja zrobię sobie dwie. O, noc się robi. Czy ja mam łóżko? Mam łóżko. Właśnie, ja sobie tutaj jeszcze prześpię się z wami tutaj. Bo nie ten, nie ustawiałem sobie tej home'a, mam nadal tam w tym lajonie, tam na dole, na ziemi. Pod ziemią znaczy. Czy jest to dobrze zrobione? Tak, chyba jest dobrze. Lipa, że tak się wolno rozwala, no ale kurde. Dobra, jeszcze schodki. Schodki, schodki, schodki. Mam tyle drewna, że wycik. Cztery, pięć. Dobra. I teraz z tego schodeczki. Podejrzewam, że będę potrzebował ich naprawdę dużo. I z 15 zrobię... No i wychodzi na to, że mamy ich... No, ponad staczek, więc może być...
Jezu, już się źle postawiło. A może zrobiłbym coś takiego, tylko nie wiem, jak to będzie od środka wyglądało tak naprawdę. No w sumie, czemu by nie? A, bo dobra, już wiem, jak to zrobię. Tutaj wszędzie będzie po prostu szkło. Czyli tutaj też. Czy dach też? Dach też. Czemu nie? Dobra. I teraz szkło. Na szkło muszę, tu właściwie niepotrzebnie kładłem, ale żeby to było widać od środka, no to też musi być, tak? O, tu jakiś wlot światła i tak dalej. I mam jeszcze pewien pomysł. Czy to będzie fajnie wyglądało? Będzie fajnie wyglądało. Nie no, świetnie wygląda, naprawdę. Dobra, wiecie co, ja nie będę was tym zamęczał. Po prostu ja to zrobię i po skończonym wszystkim tutaj, może jeszcze udam się do kopalni, przyniosę sobie tą wodę. Widzimy się za chwilę. Okej, jestem po długiej przerwie dla mnie. Dla was to było dosłownie sekunda. Ale skończyłem. Nie wiem, może trochę przesadziłem, może rzeczywiście jest za duże, ale skończyłem. I to jest najważniejsze. W środku jest małe, ale wystarczy. Damy radę. Okej. Aha, jak możecie zauważyć, tutaj po prawej stronie mamy Ney. Oczywiście jest wyłączone. Mam Recipe Mode. I w następnym odcinku będę chciał zrobić Mining Drill. Albo Diamond, jeżeli znajdę diamenty, no to diamondowe też. Ale na początku takie najzwyklejsze. No. Nie będzie trudno. Jak widzicie, jest jeszcze Nano Suit. Co my tutaj jeszcze mamy? No dużo modów, jest naprawdę, jest bardzo dużo modów. Tree Tap, o. Jak możecie nawet założyć po samych, jak to się nazywa, surowcach. Dobra, ale to nie teraz. Co ja miałem zrobić? Po co to robię? Przecież mogę to zrobić tu, o. Niech to się przepala. Miałem już 3 żelaza, przepaliłem je sobie. Wylałem sobie wodę, wziąłem sobie stamtąd. Teraz wystarczy zrobić sobie motykę. I zaorać to wszystko. Dobra. Będę pokasywał jeszcze, bo nie wiem do końca. Ale. To jest
dokładnie równe, czy mi się wydaje, tylko nie, dobrze, wydaje mi się. Jest moc. Jest drugie. Trzecie. Może być lipa z tym akurat. Cześć, Bernard. Cześć, czarny. Cześć, ojciec. Tobie też dam. Łopatą. Szczur przeszedł, to trzeba było go zabić. Będziemy kończyć posadę tylko tak. Tu jeszcze jest, może coś mi zrobić. Bez jaj. Skąd to się tu wzięło? Ale lagi mam strasznie. Dobra, jeszcze tutaj coś jest. No patrzcie, jakie słodkie. Dobra, nie przeszkadzaj. Niech robią, co robią. Dobra, jest 11 nasion. No, może wystarczymy trochę. Dobra, posadziliśmy pierwsze. Czy co, ja je jeszcze zabiję, bo tu mi się żelazo chyba przepaliło. Bo mnie denerwują te odgłosy. Co cię czeka? Ja. Cześć, świnka. Patrzcie, tam się schował. Tam się schował. Chodź tu. Nie uciekaj. Wiesz, co cię czeka. O, coś wyrzucił. Fur. Skóra chyba. Fajne, bardzo fajne. Podoba mi się. No. Battery branch. Dobra. Może na tle tego mojego pięknego budynku się z wami pożegnam. Okej. Okay. 5.
Dobra, no to co? W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam wszystkim się podobało. Odcinek był trochę dłuższy, no bo miał być taki, myślę, że 20-minutowy, ale na pewno jest trochę dłuższy. Ale mam nadzieję, że wam się podobał. Więc tak, zachęcam, jeżeli ci się podobał odcinek, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, pozytywnego komentarza. Ewentualnie możesz zasubskrybować również mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam jak najbardziej. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.